Ulicami Wrocławia przeszedł Marsz dla Życia. Tym razem przyświecało mu hasło Dzieci przyszłością Polski. Maszerowali w imieniu tych, którzy sami obronić się nie mogą. We Wrocławiu po raz drugi odbył się Marsz dla Życia. Był to jasny sygnał dla Polski, dla całego świata. Że Wrocław wspiera życie, że Wrocław wspiera rodziny. W wydarzeniu tym razem przyświecało hasło Dzieci przyszłością Polski, mówi Patrycja Łęgowik. Chcemy wyrazić swoje poparcie dla rodzin, wielodzietności, dzieci. W marszu uczestniczyli starsi i młodsi, całe rodziny. Polska nie zginie! Dzięki rodzinie! Ale też dzięki takim ludziom, którzy chcą bronić tych najsłabszych, tych, którym dzisiejszy świat chce odebrać podstawowe prawo, prawo do życia. Nie wolno niszczyć życia, bo jest ono po prostu święte. Chcemy, aby była to wartość nadrzędna dla całej Europy. Esperanza uczestniczyła w jednym z największych na świecie marszy dla życia w Meksyku. Teraz razem z mężem i córeczką pojawiła się we Wrocławiu. Dla nas jest bardzo, bardzo ważna broń życia, bo każde życie jest ważne. Nie tylko w Meksyku, też w Polsce. Gościem honorowym wydarzenia był prezes Fundacji Małych Stópek, ksiądz Tomasz Kancelarczyk. Bardzo wam dziękuję za wasz udział, moi drodzy, w tym marszu, za udział w szeroko rozumianej obronie życia i ze względu na wagę sprawy, na wielkość, świętość życia ludzkiego, mogę powiedzieć, proszę o więcej, bo tutaj naprawdę chodzi o coś wielkiego, chodzi o życie człowieka. Człowieka, który ma niezbywalne prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.